Siema, z tej strony AgroRolnik TV. Dzisiaj Wam zaprezentuję, jak zbudować oto taką kosiareczkę. Oto taką. Sorry, jeżeli mam słaby mikro, ale mam jeszcze stary telefon. Może niedługo będę miał lepszy. Także jeżeli jest mikro słabe, to powiedzcie. Jak coś, to będę kogoś inny telefon brał czy coś. Także no, kosiarka Pottingera. Jeżeli ktoś ma dużo elementów, może zbudować taką samą z boku tutaj. Jeżeli wiecie, jak na przykład w farmingu wyglądają takie podłużne kosiarki szerokie, no to właśnie coś w tym stylu, tylko że to jest na jedną kosiarkę. Kosiarkę podzielimy sobie na dwie części, ale zbudujemy to w tym odcinku wszystko. Pierwsza część się składa tak, a druga wygląda tak. No to zacznijmy najpierw od pierwszej części. Na sam początek potrzebujemy czterech części. Podstawa. Koła. 4x2. No i tak. Wczepiamy 4x2. Potem bierzemy taki oto klocek. Wczepiamy go tutaj. I może być kwadratowy. Ja miałam tylko taki. I wsadzacie to tak. I wygląda to tak. Także zabieramy się za kolejną część. Także teraz bierzemy taką... już czekajcie, zapomniałam rozmontować. Takie coś potrzebujemy. Jak widzicie, taki oto klocek i tu wczepiony taki zwykły klocek. Wczepiacie to oto w taki sposób. Mamy kolejną część. Teraz oto robimy kolejną część, czyli teraz będzie zaczep. Potrzebujemy takiej oto części. Jeżeli ktoś wie, jak to przerobić, to sobie przerobi, jak zaraz zobaczy, jak to będzie wyglądało całe. Po prostu wczepiacie taką. Teraz potrzebujecie kolejnych części. Na początek takie coś. Wczepiacie. I już Wam pokazuję. Teraz takie coś. Wczepiacie tak o. Potem tak o. A na koniec... tak o. Teraz bierzecie wszystko, łączycie. Czyli ten klocek wsadzacie tutaj. Koła wsadzacie tutaj i mamy podstawę. To trochę wygląda to koło, ale z kosiarką ładnie wygląda. Robimy kosiarkę. A więc tak, na początek robimy koła talerzowe. No, talerze do koszenia. Także bierzemy, po prostu wczepiacie sobie w środek, już Wam pokazuję. Macie takie kółko, muszą być kółka. Chyba, że ktoś zrobi inaczej, jakoś fajnie. I wczepiacie. I coś takiego. I trzy takie części potrzebujecie. Trzy oto części. To nie musi być... To może być kolorowe, bo tego nie będzie widać zresztą. Także zabieramy się za kolejną część. Ale jeszcze zanim to weźcie sobie, przygotujcie takie klocki najlepiej. Dwa o takiej długości, czyli już Wam mówię 8x2 z tego co widzę i jeszcze jeden taki. I teraz zabieram się za tą główną część. Do głównej części potrzebujecie od takich części. Jak widzicie, zastopujcie sobie i poszukajcie przykładowo. To jest taka o część. Więc tak. Macie taką część, wczepiacie takie 4x2 w środek, żeby było tak o. Teraz bierzecie sobie taki oto klocek i wczepiacie go po prostu tu. Następnie 3x2 lub 6x2 po prostu tutaj wczepiacie, patrzcie. To może być 6x2. Teraz... Bierzecie te klocki, wiecie, tutaj sobie możecie sami zrobić. Ja tylko daję tak jakby szkielet tego. Wy możecie sobie rozwinąć ten pomysł na wasz. Tak to będzie wyglądać. Po prostu przyglądajcie się, co robię. Jak mamy to zrobione jakoś tak, to teraz wczepiamy to. Mamy wczepione. No i teraz dajemy talerze. Albo nie, talerze po tym. To teraz dajemy to. Jedno. Drugie.
No i trzecie. No i mamy gotowe. Prawie. Teraz dajemy talerze. One muszą być dane w te kółka. Za chwilę zobaczycie. Te kółka. O, w tamte. No. I tak to się prezentuje. Teraz bierzemy tą część i patrzcie, wczepiamy to po środku. Jak to jest na 3, to wczepiamy to w taki oto sposób. Mamy kosiarkę. W tym momencie idę po ciągnik i pokażę, jak to z nim wygląda. Mam oto już ciągnik, oczywiście z zestawu, który prezentowałam na kanale. Z tyłu dodałam sobie zaczep. I patrzcie, i teraz po prostu wczepiam. Jest kosiareczka. I seria z Lego też będzie. Nie pytajcie mnie już o nią, bo seria z Lego będzie. Jeszcze nie teraz, ale będzie. Musicie czekać na kanale. A tak, tak przy okazji powiem wam dziękuję za 4000 i prawie 100 subów. Już jest 4090, także lecimy jak burza normalnie. No to także zostawcie łapkę, suba i trzymajcie się. Cześć, pa, pa.